Cześć, jestem Dominik, witam Was. Jestem mistrzem świata dwóch federacji, federacji IRP i federacji WPA. Jestem rekordzistą świata pięciu federacji WPA, WUAP, WPC, GPC i IRP. Moim największym ciężarem na zawodach jest 195 kg przy wadze 67,5 kg. A największym wyciśniętym ciężarem podczas treningu jest 215 kg, gdzie oczywiście to jest ciężar dla własnej satysfakcji. Moja droga do wyciskania, do tych sukcesów zaczęła się w wieku 17 lat, gdzie pierwszy raz poszedłem na siłownię zainspirowany oczywiście jak większość młodych chłopców Arnoldem Schwarzeneggerem, ale okazało się, że nie mam predyspozycji do bycia kulturystą i szybko wziąłem się za wyciskanie sztangi leżąc. Jako junior w wieku 18 lat zdobyłem wicemistrza Polski w tej właśnie też kategorii wagowej 67,5 kg. Wtedy ciężar mój, jaki wycisnąłem, było 145 kg. Potem nastąpiła długa przerwa w moim życiu sportowym. Wróciłem do niego w wieku 36-35 lat, gdzie chciałem poprawić właśnie sylwetkę, bo nie była taka, jakbym chciał. Równie wtedy się okazało, że jednak wyciskanie jest moją domeną tutaj i szybko zacząłem odnosić sukcesy w wyciskaniu sztangi leżąc. Przystąpiłem do klubu Titan Team, gdzie właśnie zacząłem wyjeżdżać na zawody, na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mój trening wygląda następująco. Dwa bardzo ciężkie treningi w tygodniu klatki piersiowej. To jest poniedziałek i czwartek. Taki trening u mnie trwa około od 3 do 4 godzin. W inne dni tygodnia trenuję pozostałe partie, czyli wtorek robię barki, środa robię rękę, tak, czyli biceps i triceps, piątek robię plecy. Omijam nogi niestety, dlatego że waga w tym momencie poszłaby mi do góry, więc muszę z czegoś zrezygnować. Bardzo ważnym elementem podczas treningów jest przed treningiem rozciąganie, rozgrzewka. To są elementy, o których nie należy zapominać, które trzeba wykorzystywać przed treningiem, jak i również rozciąganie należy wykonywać po treningu. Moja dieta nie jest zbyt skomplikowana. Ja nie stosuję wyliczonych ilości węglowodanów, białka, tak jak to robią kulturyści. Ja muszę tylko odpowiednią ilość węglowodanów dostarczyć do organizmu, żeby mieć siłę na ciężkie treningi, które są naprawdę bardzo wyczerpujące. Moim teraz największym planem i startem jest przygotowanie do mistrzostw w Moskwie, które odbędą się w grudniu, 4-6. Jest to jedna z najbardziej, z najmocniejszych federacji. To jest rosyjska federacja, jednego z najsilniejszych ludzi na świecie, Kiria. Jest to federacja WPRF i nie ukrywam, że bardzo by mi zależało na tym, żeby coś tam osiągnąć, bo to są bardzo prestiżowe zawody. Tak jak wspomniałem na początku, treningi są poczynane u mnie od rozgrzewki. Rozgrzewka jest bardzo ważnym elementem, tak jak wcześniej wspomniałem, gdyż trzeba odpowiednio przygotować mięsień do bardzo ciężkiego treningu, do bardzo dużego wysiłku. Ja przed rozpoczęciem pierwszej serii mam około 5-6 serii rozgrzewkowych na mniejszym ciężarze, dużą ilością powtórzeń, po czym przechodzę na trening właściwy, czyli trening siłowy, który wygląda następująco u mnie. W okresie przygotowawczym maksymalnie 3 powtórzenia wykonuję na danym ciężarze, każdą serię. Robię około 6 serii. Do każdej serii staram się dokładać od 2,5 do 5 kg, żeby powiedzmy ostatnią serię zrobić na maksymalnym jednym powtórzeniu. Równie ważnym ćwiczeniem jest dla mnie wyciskanie z tak zwanymi łańcuchami. Zakłada się ciężar, dokłada się łańcuchy po bokach, wyciskając sztanga się robi coraz cięższa. Takie ćwiczenia robię tak samo około 3 serii, po 3 powtórzenia maksymalnie. Żeby osiągnąć takie sukcesy, potrzebne jest duże wsparcie. U mnie największym wsparciem jest moja rodzina. Moi synowie, mam 3 synów, którzy bardzo mnie dopingują, bardzo mnie wspierają podczas każdych zawodów.
moim największym dopingującym jest moja żona, która oprócz tego, że mnie dopinguje, że mnie wspiera, szykuje mi też przed każdymi zawodami, przed każdymi wyjazdami. Mam naszykowaną torbę jedzenia odpowiedniego, z odpowiednią właśnie ilością wszystkich produktów, czyli białka i węglowodanów. Za co im właśnie bardzo, bardzo dziękuję. Jedną z osób też, która stoi za mną i bardzo mnie wspiera, jest mój trener Tomasz Andrzejczak, któremu bardzo dziękuję, bo nie ukrywam, że gdyby nie on, pewnie do takich sukcesów bym nie doszedł, więc z tego miejsca chciałbym im też wszystkim bardzo podziękować.